przedstawienie ma, ta realizacja ma długą historię. Mianowicie pierwsza próba tej realizacji była mniej więcej 20 lat temu. Wtedy Magda Łazarkiewicz przyniosła ten tekst Danielowi i Daniel miał grać syna wtedy. Ojca miał grać Adam Hanuszkiewicz. Po latach wróciliśmy do tego projektu. Daniel Olbrzyski awansował do roli ojca w międzyczasie. Przy okazji chcę dodać, że 13 grudnia minęła 60. rocznica debiutu scenicznego Daniela Olbrzyskiego, więc nasze przedstawienie jest niejako benefisem z okazji 60-lecia. Nie zupełnie benefisem, bo kiedyś benefis polegał na tym, że wszystkie wpływy z widowni otrzymał beneficjent. Ale że to premiera, bilety są za darmo, więc wpływy są minimalne, więc została nazwa. No i gotowi. O, tak. Wracam na scenkę. O, jeszcze będę grał. Założę się, żeby zgadnąć. No, zgadnę. Nie mam pojęcia powodu. Gira. Gira. Będę grał króla Lear. King Lear Szekspira. No co przecież? Gratuluję staremu ojcu. Gratuluję ci. A horse! A horse! My kingdom! For a horse! Niech ryczy z bólu ranny łoś, z wiastrów przebiega knieje. Ktoś nie śmiałby spać, mówi ktoś. To są zwyczajne dzieje, a liczby w tłumaczeniu umarłej. Niech ranny Daniel z bólka burtarnia, ryk jedzenia, gdy ty spać pragniesz, czuwam ja, bo taki sens istnieje. No dobrze, tylko że to nie jest z króla Lira. No, przecież wiem, że to nie z króla Lira, ale jest to trzeci, nie? No tak, tylko co nie rozumiem, to masz coś wspólnego z tym, że chcesz u mnie zamieszkać. Nie mam zioła, ogrzewania, nie mam ogrzewania, nie mam też ciepłej wody, żeby grać. Muszę być w dobrej formie i muszę być czysty. Ja nie będę ryzykować zapaleniem płuc. Nie masz w domu ogrzewania? Nie mam w domu ogrzewania. No to należało zadzwonić do właściciela. Należało kupić dom. 20 lat temu kupowało się domy za grosze. No ale w międzyczasie mogłeś zadzwonić do nauczyciela, żeby ci, nie wiem, przysłał hydraulika. Znaczy tego, właściciela. No. Żeby ci przysłał hydraulika. Zamyślisz, że nie dzwoniłem? Nie ma go. Wyjechał na wakacje. Jak jesteś właścicielem, to wjeżdżam na wakacje, kiedy chcesz. I kiedy wraca? A bo ja wiem. No dobrze, zrobimy tak, że ja zapłacę hydraulikowi. A ty będziesz mi płacić do siebie, dobra? To nie jest sprawa pieniędzy. Ty chcesz dać mi pieniądze na hydraulika, a ja mam wrócić. No bierzesz to wszystko oczywiście do siebie, źle mnie zrozumiałeś. Nie musisz kończyć. Wszystko zrozumiałe. Ale no tato, no, tato! Tak, nie masz już taty. Nie masz już taty. No czegoś takiego. Świat nie widział, ale ja ci mówię, będę grał. Nawet za parę płuc, ale będę grał. Ja bym nigdy dlatego nie powiedziałem, że nie możesz u nas pozostać, tylko nie zadzwonisz, nie zapytasz. A ja bym zapytał, to byś odmówił. No oczywiście, że nie, no. To potem miałem pytać. No ale to wszystko z dziećmi jest trudne do zorganizowania, no rozumiesz? Rozumiem. To jest jakieś szaleństwo, słuchaj. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeżeli chciałaś na początku u nas zostać, a teraz już nie chcesz, to może lepiej będzie dla ciebie, jak wrócisz. Dobra, słuchaj, zrobimy tak. Jest teraz na dworze zimno. Zainstaluj się w pokoju dziecinnym. Powtórz sobie nawet swoją rolę. Obaj jesteśmy zdenerwowani. Ja nie jestem. Zdenerwowany. To ja jestem zdenerwowany, rozumiesz? Wieczorem pójdziemy sobie, zjemy jakąś fajną kolację, zobaczymy co dalej, okej? A ja nie muszę nic jeść, żeby o czymś decydować. Dobra, ale proszę cię, zróbmy tak jak proponuję, ale chcę, żebyś wiedział, że ja bardzo się cieszę, że ty wracasz na scenę i bardzo się cieszę, że ty będziesz grał. Tyle. Dzięki. Dziękuję.